Hej wszystkim, słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że pokażę Wam taki mały haul z Rossmana, ale nie jest kosmetyczny, absolutnie. To są ciuszki dla mojego synka z psim patrolem. Co prawda już jedne skarpeteczki miał na nóżkach z Marszalem. Nie, Jezu Boże, z Chase'em. Jest jeszcze Marszal i Rubble. Tak, jak się ma synka w wieku około od 4 do 6-7 lat, to tak, niestety, znam wszystkich bohaterów bajki. To jest normalne u rodziców. W skarpetusie cały zestaw, komplecik, w sensie rękawiczusie z pieskami ukochanymi. Czapeczusia. Ja wiem, że jest jeszcze za wcześnie na takie zimowe dosyć ciuszki, ale no niestety teraz są promocje na takie rzeczy, więc lepiej kupić je teraz w promocji, niż później płacić dwa razy tyle, bo nie chcę Was skłamać, ta czapka była w cenie załóżmy 30 zł, a normalnie kosztuje 54 czy coś takiego. Czy piżamka tak kosztowała? A zaraz Wam pokażę piżamkę, bo chyba piżamka. Przesadziłam trochę z tą czapką. Chyba 20 zł, a normalnie 20 zł, a ja zapłaciłam 9,99. Także polecam. Zwłaszcza, że jeżeli Wasze dzieci uwielbiają te zwierzątka, te bajeczki. Chase, nasz bohater. Uwielbiamy Chase'a. Mój syn śpi z Chase'em, ma swojego misia. Chase'owatego, o tak się, to jest kominek z takim futerkiem, także na zimę dla chłopca, dla dziewczynki również, nie mówię, że nie. Wersja damska też jest w różowych odcieniach z pieskami płci damskiej, suczkami. Także ze Sky i chyba jest jeszcze ta psinka zimowa taka. Nie jestem przekonana, bo nie zwracałam uwagi w sumie na dziewczynki, tylko bardziej na chłopce. I piżamka z Polaru. Ach, no jest prześliczna, przecudowna i naprawdę polecam. Cieplutka. Ja ją już musiałam przeprać, przepłukać, gdyż już przyzwyczaiłam się do przepierania, jak się kupuje na przykład pościel czy coś, to zawsze często jest właśnie zaznaczone, że polecają przeprać przed pierwszym użyciem, więc robię tak też z ciuszkami, które będą najbliżej ciała mojego dziecka, żeby w razie później nie żałować jakiegoś uczulenia, zwłaszcza, że mój synuś jest uczuleniowcem, gdzie lekarze myśleli, że może być nawet i astmatykiem, więc wolę, jak to się mówi, dmuchać na zimne. Także zapraszam, proponuję Wam, żebyście zwrócili uwagę na ciuchy w Rossmanie, zwłaszcza jeżeli macie swoje dzieciątka i są zafascynowane takimi właśnie gadżetami, bajkami. Jest fajnym prezentem, upominkiem, jeżeli no, wiem, że dzieci nie przepadają za ciuchowymi prezentami, ale nawet jeżeli, skoro idzie zima, to trzeba im zakupić nowe czapki, bo one szybko rosną, więc proponuję takie. Miłego dnia, trzymajcie się ciepło, pa, pa.